Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. To hasło wielokrotnie wybrzmiewało w trakcie sobotniego Dnia Strażaka w gminie Działdowo. Oczywiście jest to święto, gdzie trzeba i warto podziękować wszystkim druhom, którzy wykonują ciężką pracę na rzecz naszych mieszkańców, gminy, powiatu, wręcz wyjeżdżają poza powiat działdowski, a nawet poza województwo warmińsko-mazurskie. Mamy 6 jednostek w gminie Działdowo, ponad 200 osób służy w tych jednostkach, 30 osób to są kobiety, dosyć młode, więc bardzo się cieszymy, że wstępują w szeregi również panie i zapraszamy, aby jak najwięcej tych pań w tych jednostkach się pojawiało. Zazwyczaj co roku wydajemy w gminie Działdowo około 400 tysięcy na wydatki bieżące. W tym roku taki duży wydatek to jest powyżej tych środków bieżących zakup samochodu ciężkiego dla OSP Uzdowo, która jest w krajowym systemie ratownictwa. Jesteśmy na etapie przetargu. Samochód będzie kosztował 1,5 miliona złotych. Jest to samochód typu ciężkiego. Bardzo tu dziękuję wszystkim druhom, co robią dla nas. Oczywiście wyjeżdżają do różnych zdarzeń. Coraz mniej się zdarza już pożarów, chociaż w gminie Działdowo w ubiegłym roku kilka pożarów było. Bardziej wyjeżdżają na zdarzenia drogowe. Chciałbym tu jeszcze podziękować instytucjom, które wspomagają. Oczywiście budżet gminy nie jest wystarczający, aby pokrywać wszystkie koszty, a w szczególności, gdy są zakupy typu samochód czy inne rzeczy. Tu bardzo wspomaga nas pan starosta. Oczywiście środki rządowe na samochód, pan marszałek, więc tu bardzo, bardzo im wszystkim dziękuję. I chciałbym tu podziękować już na koniec tej naszej imprezy pani dyrektor Oli za przygotowanie całej imprezy wraz ze swoimi pracownikami. No i na koniec oczywiście życzenia życzę im, przede wszystkim im, ich rodzinom. No wszystkiego dobrego, aby jak najmniej wyjeżdżali do tych zdarzeń, wypadków. Oczywiście tu wielka rola jest też całych rodzin, bo one wspierają tych druhów w tych akcjach, ale niech wyjeżdżają może do różnych akcji, niekoniecznie do pożarów czy innych zdarzeń losowych, raczej na takie imprezy, jaka jest dzisiaj. Przyłączamy się do życzeń. Obyśmy ze strażakami widywali się jedynie podczas festynów i pokazów.